Jak zadbać o ekologię? Co jeść, aby odżywiać się zdrowo? Czy mobilna edukacja ekologiczna? Za nami rodzinny piknik ekologiczny w Fosowskiem. Najlepsza edukacja ekologiczna jest taka, którą zaczynamy od tego najmłodszego pokolenia. Wielu rzeczy w mieszkańcach po prostu nie da się zmienić. Człowiek ma pewne nawyki i czasami tych nawyków trudno się jest pozbyć. Najlepiej jest w tym momencie, kiedy zaczynamy wprowadzać właściwe nawyki już od najmłodszych lat, od tego najmłodszego pokolenia. W związku z tym możemy również poprzez dzieci edukować ich rodziców, poprzez dzieci edukować ich dziadków. Na wszystkich uczestników czekały liczne stoiska, na których mogli zdobyć przydatną wiedzę o ekologii. Można sprawdzić się ze swojej wiedzy o lesie, o przyrodzie. Trzeba sobie na przykład dopasować owoc z danego drzewa na takiej planszy. Trzeba na przykład zgadnąć zwierzęta. Jest gra Memo. Są torby ekologiczne, bo dzisiaj właśnie z racji tego wydarzenia. Są zakładki drewniane, są takie plecaczki. Wszystkie filmy, które puszczamy, są naszymi ekologicznymi filmami naszych milu partnerów, ale żeby obejrzeć filmy, troszeczkę trzeba się wysilić, ponieważ mamy 3 rowery, które produkują energię elektryczną. Każdy rower ma w tyłu w kole turbinę i żeby całe kino działało, trzeba cały czas kręcić na rowerkach. Dodatkowo wspomagamy się panelem fotowoltaicznym, energią ze słońca, żeby było stabilne działanie. Nie używamy energii z zewnątrz, a oglądamy cały czas różne filmy ekologiczne. Impreza została zorganizowana dzięki wsparciu lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Kraina Dinozaurów. Właściwie 2 lata temu mieliśmy z projektu tutaj z Funduszu Ochrony Środowiska, tworzyliśmy mobilną edukację, wypożyczalnię gier ekologicznych. I tu właśnie parę takich elementów mamy tutaj również na tym boisku. W gminie Kolonowskie od dłuższego czasu można zauważyć działania proekologiczne. To nie jest pierwsza rzecz, która się dzieje, ale pierwsza w takiej postaci. Robiliśmy już wcześniej półkolonie ekologiczno-teatralne, robiliśmy różnego rodzaju warsztaty. W ramach tego projektu też są przewidziane takie półkolonie i też są przewidziane warsztaty. Wydaje mi się, że im więcej się tych rzeczy będzie działo, tym dzieci się lepiej nauczą. I oczywiście dorośli też, bo to każdy coś z tego wynosi. Natomiast nam zależy najbardziej, żeby przez zabawę dzieci się nauczyły, czym jest ekologia i jak dbać o otaczające nas środowisko. Podczas pikniku uczestnicy mogli wziąć udział w licznych konkursach, grach i zabawach ekologicznych. Dzięki takim działaniom zwiększy się świadomość społeczeństwa, aby nie zatruwać naszego wspólnego świata.